troszkę mi się tu nabałaganiło, ale niestety nie mogę za bardzo nic teraz ruszyć, dotknąć. Ustawiam sobie jakoś tam względnie tą zbieżność całą tutaj, żeby no wybiłem szpilkę, poziomicę kładłem z jednej, z drugiej strony to przykręcałem, żeby to było w miarę wszystko miarodajne od środka osi i ustawiłem to sobie tak jak można. Następnie ustaliłem, w którym miejscu będzie środek tylnej osi. Lepiej mi jest to teraz zrobić niż później, jak założę, bo będzie to raczej niemożliwe tak w 100%. Na pewno będzie ten większy błąd pomiarowy. I teraz zrobiłem, to odmierzyłem oczywiście tutaj 2,5 metra mam akurat od osi do osi. Bo przedłużyłem sobie o 5 cm przód. I tutaj będzie właśnie, to jest zaznaczony ten trapez kierowniczy, trapez Ackermana. Ktoś tym poucinał wcześniej, zanim to kupiłem. Nie wiem dlaczego, coś sobie ktoś może coś robił. No i tak wstępnie, no z tego co mam robię. Nie mam czasu, tak szczerze mówiąc, się za bardzo z tym bawić. No i tak, żeby ta linia się przecinała. Oryginalnie w Jumzie tutaj to było wiadomo naprzeciw zwrotnicy od razu i się skręcało. Tu nie było za bardzo co zepsuć, aczkolwiek było co zepsuć ustawieniem właśnie tego trapezu. Aczkolwiek tutaj właśnie też trzeba zwrócić uwagę na to, że nie jest tak, że tu jest środek osi, a nie tutaj. Dlatego jest to w tą stronę wyprowadzone i właśnie tak to wygląda. Dobra, to ja to już będę spawał sobie. Następnie to wczoraj już zamontowałem. Wstępnie przyłapałem. Jeszcze tutaj są takie miejsca właśnie. To nie jest symetrycznie, z jednej z drugiej jest trochę inne, inaczej zrobione, dlatego że ten kołek, tutaj są śruby, a to jest kołek ustalający 16. Jest przestrzeń. Nie chcę zaspawywać sobie, złączać tego, gdzie są śruby, coś się wydarzy, będzie trzeba wycinać, będę miał problem. Także tutaj sobie to zamknę. Tutaj jest zamknięte tym pasem przednim. Jeszcze sobie w dwóch miejscach z tyłu zrobię. Oczywiście ta szyna pójdzie na górę, to wszystko się złączy, to będzie, jak już mówiłem wcześniej, bardzo mocne. I działam dalej. Jeszcze jedna rzecz. Jeszcze z drobnych rzeczy. Już gdzieś tam sobie wywierciłem, tylko nie mam, jeszcze muszę to wkleić, bo tu producent tego nic nie mówił. To jest ten magnes. Zrobiłem tak, żeby nie przyklejać go na wierzch, tylko żeby to nie wystawało, tak lekkie zagłębienie. Wkleję to, żeby się nie zgubił przy obrotach. I spróbujemy ten czujnik, chociaż ja go już tam trochę włączałem, testowałem, to on taki nie za szybko reaguje. No ale zobaczymy. Jeszcze jedna rzecz. Ta pompa niestety nie pójdzie teraz. Mam takiego dobrego znajomego, co mi to zrobił dochodzenie właśnie z tych pomp, to w ogóle nie ma tego w dokumentacjach tej tabliczki. I jeszcze taka rzecz jest, że właśnie to jest, ogólnie to jako pompa tutaj służyła w kosiarce oryginalnie, ale to jest silnik hydrauliczny tłokowy z przekładnią. I tutaj jest problem, że przekładnia ma maksymalnie 900 obrotów, może się uszkodzić. Dlatego tutaj było nie od parady napisane te 820. No i cały plan, można powiedzieć, poszedł, ale nie zmarnuje się to wszystko. Przecież już kupiłem olej, kupiłem dzielniki oleju. Dzielniki oleju zastosuję tak czy siak. Czy tam ten rozdzielacz, to wszystko. Pompa pójdzie jako tylna kosiarka i pewnie tutaj zamiast tylnobocznej wrzucę później ją. Tylko wiadomo, tego czasu na wszystko mało. A tutaj na razie się będę posiłkował. W pierwszej kolejności zastosuję zamiast pompy silnik, to jest właśnie hydrauliczny zjazdy z koparki i tak one będą do regeneracji. W zasadzie to są inne silniki, teraz to jest S52, później będzie S85, będzie większy, także i tak nie szkoda. I nie będę nawet na razie zmieniał oleju, tego w ogóle nie będę zaukładał tego zbiornika, tylko założę sobie to. W zasadzie tutaj to 110 litrów przy 1500 obrotach, także każde 150 obrotów to 11 litrów więcej. Spróbuję z tego zrobić sterowanie, 90 litrów potrzebuję na kosiarkę plus sterowanie. To powinno jakoś mi się tam dziać z tym, oby ta cała przystawka tylko do wspomagania kierownicy wytrzymała. Zobaczymy. Później mam jeszcze plan na inną pompę, tylko zanim ją założę, muszę po nią pojechać i tak dalej. Zanim ją będę miał, potrzebuję i na już mam do zrobienia pilną robotę. W zasadzie nie jedną i dlatego robię tak, jak jest. A że już jestem w tych wszystkich swoich gratach, to od razu tutaj, no nie założę tego, dlatego że
Ta jeszcze rura osłona jest do tego wszystko jeszcze u tokarza, bo tam będzie ustalanie. Tu mi się udało już wszystko wywiercić. Tak, tutaj będzie uszczelniacz. Kurczę, jakoś ten obraz taki nie bardzo. Tutaj będzie uszczelniacz, żeby nie, no może dwustronny albo dwa w jedno, drugi w drugi, bo tutaj żeby nie chlapało, chociaż w zasadzie stan oleju gdzieś jest tutaj. Aczkolwiek z drugiej strony będzie też olej w tej rurze i to będzie w zalewie olejowej pływało. Także w tamtą stronę też, żeby się nie mieszał. No to już nie zrobię stanu nie wiadomo jakiego, nie będę wypełniał całkowicie tego. Poza tym też nie byłoby odpowietrzenia takiego jak trzeba. Oj, chociaż już wiadomo, kombinować to bym mógł. Mógłbym zrobić sobie to podnieść, zrobić odpowietrzenie i tak dalej, ale dobra, już mam przygotowane, to będzie tak jak jest. I tak jak już mówiłem, to się już kręci, tutaj będzie adapter, jest tuleja łącząca, tutaj jest to na clean. Także można sobie zabrać, dać tutaj prosto z silnika moc, tutaj włączać i będzie, no tylko niestety, no niestety dla mnie teraz, bo tak ogólnie to jest fajna przystawka, będzie 540 obrotów na przednim womie. Tutaj jeszcze się kręci z obrotami silnika, nie, tutaj już też 540, tylko w drugą stronę, także można coś sobie jeszcze stąd wybrać. Na razie zostawiam ten temat i wracamy do szerszenia. I tak to wygląda na chwilę obecną. Niestety tutaj z obrazem trochę będzie problem. Na jakiś czas mam zmianę urządzenia, a lepiej tak niż wcale. Dobra, co mamy? Mamy już tutaj przymocowany cały przód przykręcony. Jest podparty, chociaż tak naprawdę to trzyma się tam. Jeszcze trzeba poprzeczki, zrobić te poprzeczki tutaj, zrobić kołki ustalające. Mam przygotowane już tutaj do spawania. Trochę już złapał rdzy znowu. Te półramy górne. Tutaj pod drążki już wszystko zrobione. Musiałem jeszcze to trochę wyprostować. Wzmocniłem, także myślę, że będzie dobrze. Może nie najpiękniejsze, ale mocne. Drążek jest w trakcie realizacji. Siłownik jest o tej samej średnicy, tylko jest w dłuższym skoku. I tak się całego nie wykorzystuje tutaj. Zrobiłem coś takiego. Później będę zmieniał, ale na razie będzie jak jest. Ogólnie zrobi się z niego już taki fajny byczek. Także jak najszybciej przydałoby się zmienić skrzynię i to wszystko podłączyć. Ale naprawdę jest duża presja czasu. Sam sobie ją narzucam. Podobnie jest też w rolnictwie. W sumie samozatrudnienie i rolnictwo to takie dwa obszary, w których właśnie człowiek sobie potrafi tak mocno narzucić tempo. I teraz tak, tutaj jest ta flansza. Następnie będzie... No niestety nie jest z tą gumą, będzie później. Także tak jest flansza. Później będzie tutaj przymocowany. Właśnie jest tu wałek. Z tym ten adapter zrobiłem taki do tej pompy, do tego hydromotoru. No i przez ten wałek normalnie można będzie go zdjąć. Może zrobię takie jeszcze zawieszenie sobie tutaj, żeby go odwieszać, zatrzaskiwać czy jak. I tutaj już testowałem to, ten czujnik też nie jest źle, nie jest tak źle jak myślałem. Może ktoś by powiedział, że to taki blamasz z mojej strony, że niestety nie będzie takiej pompy, nie będzie tego wszystkiego tak jak miało być, jak mówiłem w tamtym odcinku. A prawda jest taka, że wrzucając już tamten film, to co teraz mówię było nagrywane. Także to pokazuje bardziej właśnie jak myśleć, jak się skupiać na rozwiązaniach, nie na problemach i jak wybrnąć z trudnych sytuacjach właśnie pod dużą presją czasu. Dobra, nie rozgaduję się zbędnie, biorę się za robotę i wracam za chwilę. Sprzęt prawie gotowy, ale też nie gotowy, zaraz powiem o czym mowa. Tutaj skręt to już jest dwa razy podpiłowany. Faktycznie w forszu to jest, no to jest wiele do życzenia zostawiał. Także jeszcze nie robię, mogę jeszcze sobie zrobić większe. Na razie patrzę, tutaj ten przewód to będzie inaczej puszczony. Ale zastanawiam się jeszcze jak to będzie z większymi oponami, dlatego że teraz te opony to są właśnie z Belarusa. Całe koła, dlatego że tamtych nie chciałem ciąć, a te już były, już miały środki raz przerzucane, były to no tak niezbyt dobrze zrobione. Także te koła sobie tutaj przerobiłem, opony przerzucę. Na tą chwilę tam nawet równo stoi, dlatego że tu jest 18,4 z tyłu plus 16:9 bliźniak, a tutaj 360-70-24. Ale ogólnie nie jest źle, taki byczek. Nie walczyłem w ogóle ze zwężeniem, a wręcz przeciwnie. Nawet przy przyspawywaniu zrobiłem, żeby ten centymetr dalej było. Dlatego, że oj, w sumie to jeszcze mogę sporo poszerzyć. No i zwęzić też bym mógł, ale dobra, pomijmy to. Ogólnie jest dobrze, nie wiem, nie mierzyłem go nawet jeszcze w szerokości. No i wracam do tego wszystkiego tutaj, co jest. Czyli ten silnik hydrauliczny jako pompa. Na początku to bardzo fajnie działało. Odpaliłem sobie, no nie zdążyłem nagrać nawet, szczerze mówiąc. Zanim się przygotowałem do nagrania, to już miałem awarię.
tu wciągiem nie kapie, teraz jest cały czas olej podłączony, ale tutaj poszedł ten uszczelniacz, który służy zewnętrznemu uszczelnieniu i to jest właśnie przyczyna prawdopodobnie zużycia wału całego tego, że jest już wytarty, wyluzowany. No to ale myślę, dobra, mam jeszcze jedną szansę. Szanse byłyby trzy, ale może dobrze, że i nie byłoby, trzy razy to samo robił. Mam silnik hydrauliczny, to jest jeden z jazdy. Ten, który jechał z lepszej strony. Ogólnie silniki, jak już mówiłem, będę wymieniał na inne, a poza tym po regeneracji. Prawdziwej regeneracji. No i myślę tak, od obrotu jest rozebrany. Mam ten, mam jeszcze jedną szansę, więc rozbieram. No i po rozebraniu okazało się, że tutaj już był ten uszczelnik rozwalony, widać. Tutaj już wyciekło to. Sporo mi tego oleju, musiałem podstawiać bańkę, żeby to jak zaczęło mi tam się lać. Myślałem wtedy, że co ciekło, że to jest z przekładni gdzieś coś, a to jednak hydrauliczny tam się przedostawał. No, w jakiś sposób. No i co dalej? No, silnik tak samo, tutaj od razu widać, że uszczelniacz jest cały, niewypchany, ale jest bardzo twardy, no i wach wyrobiony. Co robić dalej? No, docelowe pompy przyjdzie mi jeszcze poczekać, dlatego, że one będą wykonywane tam, gdzie robiłem pompy do koparki, ale no na razie to i to będzie trwało i tak dalej. Coś tam zamówiłem, jakiś substytut na razie, nie chcę mówić co. Podpowiem tylko DIN 8. Kto wie, to wie. No w następnym odcinku będzie o tym już. Ja sam jestem ciekaw i będę to testował. Nigdy tego nie próbowałem. Co to za pompy, ale już zaryzykowałem i spróbuję. Ogólnie tutaj oprócz tego, no przejechałem się fajnie nawet to. Fajnie się trochę inaczej się jeździ, no jak jest się przyzwyczajonym do jakiegoś tam, ale ogólnie lepiej to koło nie stoi tak na ukos, jak stało. Dobra, jeszcze z tych rzeczy dalej. Tutaj zamontowałem dzielnik oleju, dlatego że ten przewód jeszcze muszę sobie tutaj przyczepić, ale muszę taki chociaż przepylić, przemalować. Tutaj jest ten dzielnik oleju 200-litrowy. Na razie musiałem zakręcić, no szczelne jest, bo zakręciłem sobie tutaj ten priorytet i zdjąłem nypel, nic nie cieknie. No i teraz musiałem przerzucić na razie, żeby w ogóle ramię podnieść, to z powrotem z tamtej pompy bocznej. To dlatego taki tutaj jest kombinacje alpejskie. No ale to będzie wyrzucone. Teraz tak, tutaj mamy rozdzielacz ten do napędu kosiarki P120 z trzaskiem podwójnym. No i tutaj jest testerowanie i w jedną, w drugą stronę mogę też nim kręcić. No jeszcze tu musiałbym przewód zmienić w podwójnym oplocie kawałek, żeby w tą drugą, ale nawet delikatnie zluzować, żeby jak się po prostu zapcha, to zawsze chociaż można coś tam pomóc, czy już jak jest początkowe zapychanie, to żeby wykręcić. Ten dzielnik też muszę już w inne miejsce, dlatego że miałem go tam, się nie mieścił, teraz będę to zmieniał. No a z takich rzeczy pozytywnych to jeszcze udało mi się wyprostować wał. Zrobiłem sobie taką machinę, tutaj przestrzeliłem, żeby to zdejmować, nic nie spawać do tego, nic nie kombinować. Było, nie miałem gdzie tego teraz oddać, zresztą jak moda, to bardzo długo by to trwało. Było centymetr odgięcia. Dotąd, do tego momentu dochodziło, dalej już nie pasowało, albo z jednej, albo z drugiej, to albo był taka niecka była, albo z drugiej strony, że wystrzeliwało. Kurczę, jaki ten kogut głośny. No i co dalej? Wyprostowałem to nie za pierwszym razem. Najpierw raz, dwa, trzy próbowałem, nie za bardzo to się jakoś tam udawało. W końcu podłożyłem dwukrotnie, bo to miałem wcześniej jedna tylko podłożone. A później właśnie naparłem, odczekałem trochę sobie, żeby to się odprężyło. I po tym odprężeniu jeszcze jeden raz gibnąłem podnośnikiem i słyszałem, jak to się tam prostuje. Pomyślałem sobie, kurczę, z drugą stronę się przegnie. Ale nie, zdjąłem to wszystko idealnie. Zobaczymy. Jestem ciekaw. Na pewno dużo lepiej niż było, a nie musiałem czekać, nie musiałem za to, jak to się mówi, płacić nigdzie. Także spoko. Dobra, także składam tylno-boczną. Tutaj sobie robię porządki. I jeżeli jesteście ciekawi, co dalej, to zachęcam do następnych odcinków. Teraz, jak widać, jest troszeczkę częściej. Był w niedzielę, jest dziś. Jak już będę miał co wrzucać, to w niedzielę będzie kolejny. Także do następnego. Cześć.